Dzień dobry Państwu. Ostatnio rozmawialiśmy, czytaliśmy o nowym narodzeniu, o konieczności nowego narodzenia. No, o konieczności, to znaczy nie musicie się na nowo narodzić, jeżeli nie chcecie ujrzeć Królestwa Bożego, bo warunkiem ujrzenia Królestwa Bożego jest nowe narodzenie. No, ale jeżeli nie chcecie, to nie musicie. Wtedy nie ujrzycie Królestwa Bożego, a zamiast Królestwa Bożego ujrzycie piekło. No ale nikt nie jest zmuszony do nowego narodzenia się. Co zrobisz, gdy zobaczysz Jezusa? Dzisiaj będziemy czytać kolejny fragment od 22 wersetu. Cały czas jesteśmy w rozdziale trzecim. Potem przyszedł Jezus i Jego uczniowie do ziemi judzkiej i tam przebywał z nimi i chrzcił. No i tutaj się musimy na chwilkę zatrzymać, bo każde zdanie w Ewangelii niesie ze sobą wielki, ogromny ładunek informacji. Chociażby się wydawało, że tu jest wszystko oczywiste, nie ma się nad czym zastanawiać. Ale hola, hola, zatrzymajmy się na chwilę. Bo tutaj jest napisane, że Jezus chrzcił. No ale wiemy, że są dwa rodzaje chrztu. Bo w zasadzie słowo chrzest, o czym w poprzednim odcinku już też mówiłem, w oryginale greckim oznacza zanurzać. A my w naszej kulturze mamy taką konotację, już chyba się jej nie pozbędziemy, że chrzest zawsze oznacza chrzest wodny, tak? Zanurzenie w wodzie, no chrzest wodny. Natomiast w Biblii chrzest, w Ewangelii chrzest oznaczało zanurzenie, tak jak robił to Jan w wodzie, albo tak jak robił to Jezus, w Duchu Świętym, a więc mamy dwa rodzaje zanurzeń. Zanurzenie w wodzie, czyli chrzest Janowy, oraz zanurzenie w Duchu Świętym, czyli chrzest Jezusowy. Jezus przyszedł po to, co zresztą sam Jan zapowiedział, że za mną idzie większy ode mnie, ja chrzczę was wodą, a on was będzie chrzcił Duchem Świętym. Czyli zanurzał. Ja zanurzam w wodzie, a on w Duchu Świętym. No i wiadomo, że celem Słowa Bożego nie jest zanurzanie w wodzie, która w sumie jest symboliczna i niewiele daje, tylko zanurzenie w Duchu Świętym, które daje wybaczenie grzechów i żywot wieczny. A więc Jezus przyszedł, żeby zanurzać w Duchu Świętym. Więc dlaczego tutaj pisze, że tam przebywał i z nimi chrzcił? No, powinno być znowu tutaj i z nimi zanurzał. I teraz w czym zanurzał? No bo wiadomo, że uczniowie Jana, którzy potem przeszli do Jezusa i zostali też uczniami Jezusa, przede wszystkim z Jezusem chodzili, że oni byli przez Jana nauczeni chrztu wodnego, czyli zanurzania w wodzie. No i zobaczmy, bo wyjaśnienie tej zagadki jest kilkanaście wersetów dalej na początku czwartego rozdziału. I tutaj przejdźmy do tych trzech pierwszych wersetów czwartego rozdziału, które wyjaśnią wszystko. A gdy Pan dowiedział się, że faryzeusze usłyszeli, że Jezus więcej ludzi czyni uczniami i chrzci niż Jan, chociaż sam Jezus nie chrzcił, ale Jego uczniowie, opuścił Judeę i odszedł ponownie do Galilei. Mamy taką informację, no bardzo ważną. Z tego widzimy, że sam Jezus nie chrzcił, ale Jego uczniowie. A tu wcześniej jest napisane, że chrzcił. I znowu, kluczem jest słowo zanurzał. Bo tak jak mówię, nam się chrzest kojarzy tylko z wodą, a zanurzenie jest w Biblii w dwóch znaczeniach. Zanurzenie w wodzie albo zanurzenie w Duchu Świętym. Więc tu jest mowa o tym, że Jezus przebywał tam właśnie w tej ziemi judzkiej i zanurzał. Dowiadujemy się, że nie w wodzie, z czwartego już rozdziału, że nie zanurzał w wodzie, tak jak Jan Chrzciciel. A więc w czym? On tam zanurzał w Słowie Bożym i w Duchu Świętym ludzi. Tak? Natomiast jego uczniowie dalej zanurzali w wodzie. No, widocznie jak to stare przysłowie mówi, powiedzonko, przyzwyczajenie jest drugą naturą człowieka. No i oni się już tak przyzwyczaili, z Janem chodzili dość długo, potem przeszli do Jezusa, no ale przyzwyczajenie zostało, no i dalej tam chrzcili w wodzie. Jezus im tego nie zabraniał. Natomiast Jezus wyraźnie sam mówił, Jan Chrzciciel o nim mówił, on przyszedł, żeby nas zanurzać w Duchu Świętym, nie w wodzie. Dobra, to wyjaśniliśmy sobie
te 22 zdanie, rzeczywiście Biblia pokazuje, że jest bardzo ciekawa, no bo jak się tak głębiej nad tym zastanowimy i po prostu staramy się to wszystko rozważyć, rozkminić aż do dna, to się okazuje, że tu jest więcej treści niż to, co by się wydawało w pierwszej chwili. Przejdźmy do następnego zdania. A chrzcił Jan w Ainon blisko Salim, czyli tu już mowa o Janie, czyli o chrzcie wodnym, czyli Jan zanurzał, znowu byśmy mogli przeczytać, a zanurzał Jan, bo było tam wiele wody i ludzie przychodzili i byli chrzczeni, czyli zanurzani w wodzie, bo Jan jeszcze nie był wtrącony do więzienia. Znowu się zatrzymajmy tu, bo znowu takie niepozorne zdanie. No właśnie nie wiadomo nawet po co jest tu dodane, no bo oczywista oczywistość, no skoro Jan tam chrzcił i działał dalej, no to wiadomo, że nie mógł być w więzieniu w tym samym czasie, no więc po co tak dodawać, że nie był wtedy jeszcze wtrącony do więzienia. Tutaj następne zdanie wyjaśnia, po co jest to właśnie. Powstał więc spór między uczniami Jana a Żydami o oczyszczenie. Czyli powstał spór między takimi prawomyślnymi Żydami, być może przyszli z Jerozolimy, ze stolicy, no chciałoby się powiedzieć apostolskiej, ale to jeszcze oczywiście nie była stolica apostolska. Jerozolima była stolicą religijną, tam była świątynia, no i tam był Sanhedryn, cała władza religijna, śmietanka, elita religijna. Zasiadała, cała ta nadzwyczajna kasta zasiadała tam właśnie na katedrze w Jerozolimie, no i tam sprawowała stamtąd całą tą władzę. No i teraz prawdopodobnie śmietanka religijna nasłała faryzeuszy i religiantów na Jana, ponieważ Jan bardzo podpadł tej kaście faryzeuszy, saduceuszy, arcykapłanów i tak dalej. Czym takim Jan podpadł? No, znowu musielibyśmy tutaj przypomnieć, co jest tym razem w innej Ewangelii, w Ewangelii Mateusza, czytamy tak. Ale gdy Jan widział, że przychodzili do chrztu wielu spośród faryzeuszów i saduceuszów, mówił im, plemię żmijowe, kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem? Wydajcie więc najpierw owoc godny nawrócenia, a nie myślcie, że możecie sobie mówić, Abrahama mamy za ojca. Bo już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. Tutaj mamy ten fragment, to jest Ewangelia Mateusza, 3 rozdział. Możecie sobie sprawdzić. No więc Jan bardzo podpadł faryzeuszom, bo on ich nie chciał ochrzcić, pomimo że no już ten rytuał chrzcielny, że tak powiem, stał się bardzo popularny w Izraelu i wielu ludzi, którzy przychodziło się ochrzcić, uważało, że Jan nie jest jakimś samozwańcem religijnym, tylko że to jest prorok wielki, Boży prorok, człowiek, który przychodzi od Boga i że chrzest pochodzi od Boga, a nie, że Jan sobie tam wymyślił coś i próbuje wprowadzić jakiś nowy rytuał. Natomiast dla faryzeuszów właśnie to był jakiś kolejny rytuał religijny, który no, oni chcieli po prostu zaliczyć. No, w ogóle faryzeusze byli bardzo rytualnymi ludźmi, takimi czym tradycjonalistami, którzy się trzymali rytuałów, tradycji, przepisów różnych i tak dalej. No, legaliści religijni, tak byśmy ich mogli nazwać. No i skoro zadomowił się nowy obyczaj chrzcielny wprowadzony przez Jana, no to i oni chcieli uczestniczyć w tym nowym rytuale, bo jakby to wyglądało, że wszyscy ludzie się chrzczą, a faryzeusze nie. No więc poszli do Jana, no ale Jan im wyraźnie powiedział, słuchajcie, chrzest nie jest dla tych, którzy chcieliby po prostu rytualnie przyjąć ten obyczaj, wprowadzić sobie jakiś nową tradycję religijną czy coś w tym rodzaju, tylko to jest dla ludzi, którzy naprawdę się nawracają, naprawdę się odwracają, chcą się odwrócić od swoich grzechów, żałują za te grzechy, pokutują, no i chcą się zwrócić ku Jezusowi, tak? Bo to przecież po to Jan Chrzciciel przyszedł, żeby zwrócić ludzi ku Jezusowi, odwrócić ich od grzechu, a zwrócić ku Jezusowi. No i ci faryzeusze nie dostali, odmówił im tego chrztu, żądając, że owszem, on ich ochrzci jak najbardziej, ale najpierw wydajcie owoce i pokażcie, że wy się nawracacie. Jan Chrzciciel wyraźnie widział, że oni nie zamierzali się nawracać, nie zamierzali pokutować ze swoich grzechów, nie zamierzali jakby porzucić swoich grzechów, swojego rytualizmu i pustki religijnej,
tylko no, chcieli po prostu zaliczyć kolejny rytuał, dlatego im odmówił chrztu i dodał do tego, że nie myślcie sobie, że jak jesteście ludem Bożym, to wszystko jest w porządku i zostaniecie zbawieni, dlatego żeście są ludem Bożym. Wprost przeciwnie, siekiera już do korzenia waszego przyłożona. No, nie myślcie o takim korzeniu, o którym ja teraz pomyślałem. To korzenia drzew, czyli to jest symbolicznie, że jest ta siekiera przyłożona do nich i sąd nad nimi wisi, tylko oni muszą, chcąc uniknąć tego sądu, muszą się nawrócić i wydać prawdziwe owoce nawrócenia, a nie tylko, że przyszli i oszczyli nas, tak? Bo chcemy kolejnego rytuału religijnego. Więc widzimy tutaj, że faryzeusze zgrzytali na Jana zębami, no i powstał taki spór, no chcieli go jakoś rozliczyć z tej odmowy, którą Jan Chrzciciel im odmówił. No i tutaj możemy spróbować rozkminić, o co tutaj chodziło z tym sporem. No i mamy odnośnik do Księgi Liczb, do Starego Testamentu, 19 rozdział, 7 zdanie. Tu przeczytam może nie cały, bo to jest tak dość długi taki fragmencik, ale o co tutaj chodziło, tak? Oto ustawa prawa, którą wydał Jahwe. Powiedz synom Izraela, żeby dostarczyli ci czerwoną krowę, zdrową, bez żadnej wady cielesnej, i oddajcie ją kapłanowi Eleazarowi. On każe ją wyprowadzić poza obóz i zabić, a następnie tam pokropi, tutaj skracam, i spalą tę krowę na jego oczach. A następnie kapłan weźmie drewno cedrowe, hizop i trochę wełny karmazynowej, wrzuci w sam środek ognia spalającego krowę. Następnie człowiek czysty zbierze popiół tej krowy i złoży poza obozem w miejscu czystym. Popiół ten będzie przechowywany na użytek społeczności synów Izraela do przyrządzania wody oczyszczającej. I teraz tak, po co ta woda oczyszczająca miała być? Synów Izraela oraz obcych goszczących u nich będzie obowiązywało takie prawo. Otóż kto się dotknie zmarłego, jakikolwiek z zwłok ludzkich, będzie nieczysty przez 7 dni. On powinien tą wodą oczyścić się z grzechu w dniu 3 i 7, aby być czystym. No i potem konsekwencje tego bycia nieczystym, no aż włącznie do takich, że zostanie usunięty z Bożego ludu. No i teraz mamy zagwozdkę, tak? Bo przychodzą fachowcy religijni z Jerozolimy, Żydzi, prawomyślni, religianci, inni faryzeusze i mówią Janowi, no słuchaj, myśmy tutaj znaleźli w Starym Testamencie przepis, który mówi o tej wodzie oczyszczającej. To jest wyraźnie napisane w prawie mojżeszowym, że ma to tak a tak wyglądać, taka procedura ma być. No a ty ludzi chrzcisz czy zanurzasz w zwykłej wodzie, tak po prostu w rzece. No jak się to ma do tego, co tu jest napisane w Starym Testamencie? Pokaż nam, gdzie masz tą krowę, gdzie ją spaliłeś, gdzie tam jeszcze do tego ognia dorzuciłeś jakiegoś hizopu, wełny karmazynowej, czegoś tam jeszcze. Następnie ten popiół, gdzie gromadzisz. No i jak, pokaż nam, jak go wsypujesz do tej wody, żeby ją oczyścić, żeby ona stała się wodą oczyszczającą, właśnie tą kapłańską. No bo jedyne, co się do tej pory zgadza w twoim chrzcie, szanowny Janie Chrzcicielu, z tym, co jest napisane w Starym Testamencie, to jest tylko to, że ty jesteś kapłanem. To znaczy, dokładniej mówiąc, on był synem kapłana. Jan Chrzciciel był synem Zachariasza, który był kapłanem, no więc był z rodu kapłańskiego, no i to była jedyna zgodność z tym Starym Testamentem, bo reszta nie. No i tutaj teraz rzeczywiście Jan Chrzciciel i jego uczniowie no, mieli zagwozdkę. Nie wiem, jak ten spór dalej wyglądał, jak on został rozstrzygnięty, ale wydaje mi się, że Jan Chrzciciel mógł tutaj takiego argumentu użyć, że jakakolwiek woda nie jest w stanie oczyścić z grzechu, tak jak tutaj w Starym Testamencie jest napisane, że to właśnie miało oczyszczać z tego grzechu ludzi, którzy zaciągnęli tą nieczystość, stykając się ze śmiercią. Czyli dotykając się zwłok, czy jakiś tam, no może przebywali w domu, w którym zmarły był w tym samym pokoju, no i zaciągnęli tą nieczystość rytualną, mając kontakt ze śmiercią. No i teraz chcieli się oczyścić, ale żadna woda nie oczyszcza człowieka z grzechu. Żadna woda nie daje człowiekowi zbawienia, żadna woda nie daje człowiekowi odpuszczenia grzechów. No, jedynie Jezus
może dać te odpuszczenie grzechów i był zapowiadany w Starym Testamencie jako właśnie ten doskonały, ta doskonała ofiara i baranek Boży, który zostanie złożony za nasze grzechy. No więc myślę, że takiego argumentu użył Jan, że i tamta woda w Starym Testamencie, opisana w Księdze Mojżeszowej, i ta, którą ja używam tutaj do zanurzania ludzi, nie jest w stanie oczyścić ludzi tak naprawdę z grzechu, a więc pełni pewną taką rolę religijno-symboliczną raczej, bo po to jest ta woda, w której ja zanurzam, mówi dalej Jan Chrzciciel, ja sobie tak to wyobrażam, po to ona jest, żeby zapowiedzieć, symbolicznie zapowiedzieć to, co będzie robił Jezus. Bo prawdziwe oczyszczenie z grzechów i odpuszczenie tych grzechów i zbawienie przychodzi dopiero przez tego Bożego Baranka, którym jest Jezus. No przecież sami żeście czytali, kochani faryzeusze, że właśnie po to Jezus przyszedł, a ja go zapowiadam. Może tak argumentował Jan Chrzciciel. Podejrzewam, że wygrał ten spór. Bo jak wiadomo, w sporach nie chodzi o dojście do prawdy, tylko o to, kto ma rację. No, przynajmniej w tych sporach, które są toczone przeważnie na Facebookach, na YouTubach, na tym kanale, pod tymi filmami, które ja tutaj Państwu przedstawiam. Ludzie, którzy tam po prostu toczą spory i boje o to, kto ma rację, przekonują mnie do różnych swoich racji, nie chcą dojść do prawdy, tylko chcą, żeby przyznać im rację, chcą mieć po prostu rację i będą tak się kłócić i spierać do końca świata i może jeszcze jeden dzień dłużej. A my wrócimy do tekstu. I przyszli do Jana i powiedzieli do niego: Rabbi, ten, który był z tobą za Jordanem, o którym ty zaświadczyłeś, oto ten chrzci. I wszyscy przychodzą do niego. No i tu widzimy, że faryzeuszom nie udało się wygrać tego sporu, więc znaleźli inny powód, jak mogą Jana pognębić. Bo tak jak wcześniej mówiliśmy, wszyscy Jana próbowali jakoś pognębić. I ci, którzy byli świeckimi i ci, którzy świecką władzę reprezentowali polityczną, no tak jak Herod, który wtrącił Jana do więzienia, a w końcu go ściął, i ci, którzy byli religijni, tą elitą religijną, faryzeuszami, którzy no, chełpili się swoją wiarą i tak dalej. I ci, i tamci prześladowali Jana Chrzciciela, albo sekowali przynajmniej. No i tak będzie też z każdym, kto idzie naprawdę śladami Jezusa. Jest jego naśladowcą, tak, Jan Chrzciciel był, apostołowie, uczniowie i tak dalej. Jeżeli będziesz chciał się podobać Bogu, to nie będziesz się podobał ludziom. Będą cię prześladowali i z lewa, i z prawa. A jeżeli będziesz się chciał podobać ludziom, no to nie będziesz się podobał Bogu. Ty musisz wybrać. A więc tutaj czytamy, że wszyscy przychodzą do niego, czyli widać, że przybrali inną strategię teraz. Chcieli bardziej ad personam, tak bym powiedział. Chcieli teraz Jana Chrzciciela wziąć od strony takiej emocjonalnej. No bo było nie było, Jan rozpoczął rytuał chrzcielny, tak byśmy powiedzieli. To on zaczął chrzcić. Jezus dołączył się do tego jakieś pół roku później dopiero. No ale jak gdyby faryzeusze chcieli powiedzieć: no widzisz, Janie Chrzcicielu, ty zacząłeś chrzcić, założyłeś jakąś wspólnotę, masz swoich uczniów, a teraz nagle przychodzi Jezus, zabiera ci część z tych uczniów, bo część się odłączyła od Jana i poszła za Jezusem, zabiera ci część twojej wspólnoty, no oni robią to samo co ty, tyle że z większym powodzeniem, bo więcej ludzi teraz do nich przychodzi, mają większą popularność, prawdopodobnie budują też większą wspólnotę wokół tego wszystkiego. Jak ty to widzisz? Chcieli po prostu skłócić Jezusa, wbić klin między Jezusa a Jana Chrzciciela, tak? Licząc na to, że Jan Chrzciciel uniesie się też jakąś swoją dumą, pychą, czy nie wiem czym jeszcze, zacznie zazdrościć, zawiścić tamtej wspólnocie, która ma teraz wspólnocie Jezusa, tej ekipie Jezusa, że ona teraz więcej ma ludzi, chociaż wzięli od niego i zaczęli, Jan Chrzciciel zaczął chrzczenie. No ale widać, Jan Chrzciciel nie dał się na to nabrać. Może faryzeusze liczyli, że to będzie skuteczna metoda skłócenia Jezusa, no i pognębienia Jana Chrzciciela, no bo sami byli pełni zawiści, pełni zazdrości, pełni takich niepobożnych uczuć, negatywnych w stosunku do ludzi, nieżyczliwi, więc liczyli, że Jan Chrzciciel da się na to łatwo złapać. Ale Jan Chrzciciel ich zaskoczył, bo powiedział tak.
Nie może człowiek nic wziąć, jeśli nie byłoby mu to dane z nieba. Wy sami mi poświadczacie, że powiedziałem, ja nie jestem Mesjaszem, ale jestem posłany przed nim. Ten, kto ma oblubienicę, jest oblubieńcem, a przyjaciel oblubieńca, czyli ten, który stoi go i słucha, raduje się niezmiernie z powodu głosu oblubieńca. Dlatego też moja radość jest pełna. On musi wzrastać, ja natomiast stawać się mniejszym. No i tu jest, myślę, klucz dzisiejszego takiego czytania. Jan Chrzciciel tutaj pokazuje swoją niezwykłą pokorę i uniżenie. Tak? On nie wywyższa się tutaj, wprost przeciwnie mówi. To, że Jezus teraz więcej ludzi tam ma w swojej ekipie, ludzie przychodzą do Niego, żeby się tam ochrzcić, słuchać Go i tak dalej. Cały ten ruch przeniósł się do Jezusa ode mnie. Ja jestem teraz mniejszy od Niego, a On bardziej popularny. Mnie to bardzo cieszy, tak Jan to tutaj wyraził. Mnie to bardzo cieszy, bo przecież właśnie o to chodzi. Żebym ja, który miałem Go zapowiedzieć, a wy sami mi przyświadczacie, że ja nie jestem Mesjaszem. Ja tylko miałem zapowiedzieć tego Mesjasza. Zaanonsować jak gdyby Jego przyjście. A nie być na Jego miejscu. To On jest tym Panem młodym, oblubieńcem, a ja jestem tylko przyjacielem oblubieńca. I to nie ja jestem właścicielem, że tak powiem, o ile tak można użyć takiego słowa, właścicielem Panny Młodej, tak? Czyli tym Panem Młodym. To nie ja biorę ślub, tylko ktoś inny bierze ślub. A ja cieszę się, widząc to wszystko. Bo jestem przyjacielem. I nie zazdroszczę, nie zawiszczę. Wprost przeciwnie. Cieszę się. Tak samo jak cieszy się Pan Młody, który poślubia Panią Młodą. To jest Boży Lud. Tak ja się cieszę, kiedy to wszystko widzę. Jestem tego wszystkiego świadkiem i częścią tego. I tu Jan Chrzciciel mówi takie bardzo ważne słowa. On musi wzrastać, ja natomiast stawać się mniejszym. I teraz pytanie, czy my tak samo myślimy jak Jan Chrzciciel, bo myślę, że to jest takie główne przesłanie tego krótkiego tutaj akapitu, że Jan Chrzciciel tutaj pokazuje swoją niezwykłą pokorę, swoje uniżenie. Tak? On zresztą wcześniej już też o tym mówił, kiedy mówił, że nie jestem nawet godny rozwiązać mu rzemyka u sandała jego, tak? Czyli być tym najniższym, uniżonym sługą. Nawet tego nie jestem godny. Tak? Czyli jak on bardzo wywyższał Jezusa, a nie wynosił się, on nie szukał własnej chwały. O, patrzcie na mnie, tu światła na mnie, Jupitery, kamery na mnie, tylko na Jezusa skierowywał swoją uwagę i ludzi, i swoją. Tak? Jezus powiedział o Janie Chrzcicielu, że to był największy spośród tych, którzy narodzili się z niewiast, ale najmniejszy w Królestwie Bożym. Największy z Starego Testamentu to jest właśnie Jan Chrzciciel. Byli różni prorocy, a też i Mojżesz, który jest jak gdyby ojcem tej religii mojżeszowej, Abraham, oczywiście król Dawid, to potem wielcy prorocy jak Eliasz i inni. Ale Jezus nazwał właśnie Jana Chrzciciela tym największym z tych, którzy wzięli się, urodzili w Starym Testamencie. Patrzcie Państwo, ktoś, kto jest uniżony i najniższy, uniżył się jak najniżej tylko mógł, okazuje się, że on jest największy. Czyli to jest Boża ekonomia. Jeśli jesteś mały, to jesteś wielki. A jeśli jesteś wielki, to jesteś mały. Mały duchem i mały w oczach Bożych. Przecież, czy nie czytaliście, że pierwsi będą ostatnimi, a ostatni będą pierwszymi w Królestwie Bożym? To nie o to chodzi, żebyśmy my odbierali chwały dla siebie. Mamy tak jak Jan uniżać się, żeby w naszym życiu Jezus był wywyższony. Jeżeli my się będziemy uniżać, będziemy się stawali mniejszymi w pokorze, tak jak Jan Chrzciciel, wtedy Jezus w naszym życiu będzie widoczny i będzie błyszczał i będzie przyciągał. Dlaczego tak wielu chrześcijan dzisiaj głosi Ewangelię, stara się jak może, chodzą do kościołów, do zborów, głoszą Ewangelię, a tak mało ludzi się nawraca. No może właśnie dlatego, że rywalizują ze sobą, szukają własnej chwały. Zamiast szukać chwały Bożej, zamiast się uniżać, to siebie samych wywyższają i przez to nie widać Jezusa.
Przez to nie widać Jezusa i to nie przyciąga do Boga. Co widzą ateiści? Ateiści widzą chrześcijan kłócących się, tak jak tutaj faryzeusze, między sobą. Oto, który z nich jest ważniejszy? Oto, który z nich ma większy kościół, większą wspólnotę czy zbór? Wydzierają sobie tych ludzi. Dzielą się pomiędzy sobą. Oglądają to wszystko i są zgorszeni. I mówią, no tak, no, skoro wy nie jesteście tak, jak tutaj Jezus wzywał do jedności pomiędzy swoimi uczniami, tylko rywalizujecie ze sobą, który z was jest większy, który jest ważniejszy, który ma więcej ludzi, który ma większy kościół, wspólnotę, no to dlaczego my mamy w to wszystko wierzyć? To jest antyświadectwo. Mają słuszną rację ci, którzy obserwują to z zewnątrz i widzą takie właśnie między chrześcijanami i te wszystkie podziały, które są od kilkunastu wieków już, nasiliły się w XV wieku, no a dzisiaj mamy kilka tysięcy, co najmniej albo więcej kościołów chrześcijańskich, przeróżnych denominacji chrześcijańskich, które wszystkie opierają się na jednym stwierdzeniu. Moje na górze, moje na wierzchu, ja mam rację. Jan Chrzciciel tak nie postępował. Ja dedykowałbym dzisiaj właśnie to słowo na dzisiejszy dzień. Ja muszę się umniejszać, żeby on mógł wzrastać. Pan Jezus musi wzrastać, kiedy ja będę się umniejszał i on będzie wtedy wzrastał. I tym optymistycznym akcentem mam nadzieję, że wszyscy będziemy według tego słowa żyli. Jeśli chodzi o chrześcijan, dzisiaj chyba bardziej do chrześcijan skierowany jest ten akapit. Tym was żegnam i szczęść Boże.